Cześć, witajcie w wynikach sesji treningowej do Grand Prix Węgier w serii z Jensonem Buttonem. Tak jak widzicie, jesteśmy na pierwszej pozycji, jest to nawet bardzo dobry wynik jak na McLarena. Tuż za nami, bardzo blisko, Sebastian Vettel, aż 78 setnych, a może tylko 78 setnych straty do nas. Fernando Alonso, który z trzeciej traci do nas 40. To zapowiada bardzo ciekawą walkę podczas wyścigu już jutro i w niedzielę. Więc zobaczymy, miejmy nadzieję, że w kwalifikacjach nam się uda utrzymać takie tempo, chociaż będzie trudno. Podczas treningów jeszcze takie krótkie będzie streszczenie, co się działo, żeby nie było. Podczas treningów postanowiłem sprawdzić, jak długo wytrzymają tutaj miękkie opony z już żółtym paseczkiem na pełnym paliwie, na zatankowanym pełnym baku. No i na razie zapowiada taki dobry moim zdaniem efekt, ponieważ przejechałem na pełnym baku aż 10 okrążeń, więc powinno się udać. Podczas wyścigu będę testował jeszcze taki jakiś fajny sposób, który mam, dostałem pomysła z ligi od jednego kierowcy, pewnie się tak czy siak skapniecie, o kogo chodzi. Ale tak mniej więcej zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy uda nam się zadbać o opony jak Jenson Button. A tak wygląda cała klasyfikacja, więc pierwszy byłem ja, pierwszy był Jenson Button, drugi był Sebastian Vettel i trzeci był Fernando Alonso, czwarty Lewis Hamilton, piąty Romain Grosjean, szósty Kimi Raikkonen, siódmy Mark Webber i ósmy Sergio Perez, nasz partner, który jest ostatnim kierowcą, który zmieścił się w czasie, zmieścił się w zakresie jednej sekundy. Następnie jest Felipe Massa, Nico Rosberg, Nico Hülkenberg, Adrian Sutil, Paul di Resta, Daniel Ricciardo, Gutierrez, Jacques-Éric Vergne, Bottas, Maldonado, Jules Bianchi, Max Chilton, Pic i Van der Garde. Więc zapowiada się ciekawa sesja. Ja zaraz zabieram się za kwalifikacje. Do zobaczenia jutro i w innych seriach. Cześć!